Cześć, Szymon z tej strony. Witam na moim kanale. Witam w kolejnej recenzji komiksu ze strefy. Komiks ten pożyczyłem ze strefy komiksów w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej. Tutaj mamy taką fajną naklejkę. I generalnie mogą sobie go poczytać. On jest dostępny w czytelni. Co to jest za komiks? Jest to Royal City Jeffa Lemire, tom pierwszy Krewni. Jest to wydanie, w oryginale było Image Comics. W Polsce zostało wydane przez Nonstop Comics. Tutaj mamy oznaczenia. Jeżeli chodzi o formę wydania, to jest taka, jakbym powiedział, miękka oprawa, taka półmiękka oprawa, bez skrzydełek. Papier nie jest, jest taki ciekawy kredowy, ale nie taki strasznie śliski. To jest komiks obyczajowy. Tak jak już na początku powiedziałem, autorstwa Jeffa Lemira, gdzie odpowiada on i za scenariusz oraz także za rysunki. Co oznacza, że to jest bardzo charakterystyczny styl operowania obrazem. Ci, co czytali Twardziela, opowieści z hrabstwa Essex, Łasucha, od razu rozpoznają ten styl graficzny, charakterystyczny na twarze i charakterystyczny sposób ilustrowania. To jest, tak jak powiedziałem, opowieść taka obyczajowa. Mianowicie senior rodu, znaczy senior, można powiedzieć, że ojciec kilku osób po prostu ma zawał w pewnym momencie. No i wskutek tego ląduje w szpitalu i rodzina się powoli zjeżdża. Są tam różne postacie, jest tutaj pisarz. Nie wszyscy docierają, niektórzy są, powiedzmy, zostawiają, z oddala od rodziny, więc nie do końca jeszcze współpracują. Najdziwniejsza jest sytuacja taka, że tutaj jest pewna tragedia rodzinna, która wydarzyła się kiedyś w przeszłości. Mianowicie jeden z braci gdzieś kiedyś umarł. Nie jest jeszcze powiedziane dlaczego, ale wszyscy mają z tym pewnego rodzaju rzeczy do przetrwienia, przepracowania, przeżycia osobne. I to jest bardzo, bardzo intrygujące. I komiks się czyta specyficznie. Po pierwsze, rzecz, którą trzeba się przestawić, która nie dzieje się automatycznie, to jest na styl graficzny Jeffa Lemire. On jest charakterystyczny, taki ciosany, brutalny. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. To są można mieć wrażenie, że to są smutni ludzie, cierpiący, generalnie w niefajnych czasach. Ale jak już to się w pewnym momencie, przynajmniej w moim przypadku tak było, że przeskoczyłem taką zapadkę, jakby to określić, początek, jak czytałem, było tak ok, graficznie tak trochę mnie drażniło, fabularnie nie do końca mi pasowało, tak się to troszeczkę wlekło, ale czytałem i w pewnym momencie nagle kliknęło i się tak zacząłem mocno wciągać w tą historię, że jak się ten pierwszy tom zakończył, to dla mnie to po prostu jest szok. I już nawet nie mówię o tym cliffhangerze z ostatnich stron, czy o tych, powiedzmy, kilku innych motywach, ale po prostu nagle zaczęło mnie to mocno intrygować. Co tam się tak naprawdę w tej rodzinie, w tym miejscu tam wydarzyło? Bo to się zaczyna robić mega, mega ciekawe. Już ten tom, jak już się cofa do wspomnieniami sobie, zacząłem przypominać, co się działo wcześniej, to nagle mówię, o, to jest intrygujące. Oprócz tej, nazwijmy, sprawy rodzinnej, czyli tego w szpitalu leżącego ojca, seniora rodu, to mamy bardzo ciekawie przedstawione w tle miasto. Dokładnie chodzi o jeden zakład pracy, fabrykę jakąś czy coś takiego. Bo to jest miasteczko i w Polsce też takie miasteczka były, że było sobie małe miasteczko, mała mieścina, gdzie był jeden gigantyczny zakład pracy, w którym pracowali wszyscy. Albo wszyscy pracowali w tym zakładzie, albo w jakichś zakładach powiązanych. I teraz sytuacja jest taka, że ten zakład swoje lata, powiedzmy, sukcesów, prosperity ma już za sobą. Teraz nadal jest największym pracodawcą w okolicy, ale już nie jest aż tak wydajny, dobry,
tak właściwie działające jak kiedyś. No i pojawiają się, można powiedzieć, plany, że trzeba coś z tym zrobić, że może jednak trzeba zrobić ciach i na miejsce tego zakładu spróbować troszeczkę inaczej. No i tu pojawia się taki dobry problem społeczny, który nie jest oderwany od rzeczywistości. To nie jest wymysł, coś, co się nie zdarza. Takie rzeczy bywają, nawet w Polsce, i mamy wątpliwości, czy w tym momencie ten zakład powinien zostać zlikwidowany, zaorany i na jego miejsce powstać zupełnie co innego. Ci ludzie się powinni spróbować przekwalifikować, czy jednak powinno się ratować ten zakład. Tu już zaczynają się pojawiać duże dylematy, po prostu jak z tego wybrnąć, i to też jest w tym komiksie, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Postacie, może nie tyle drugoplanowe, ale relacje w związkach tych ludzi, którzy są bohaterami tej opowieści. Praktycznie każdy przeżywał tą tragedię, która miała miejsce, która jeszcze w tym tomie nie została opisana. Na swój sposób sobie z tym radzi. Każdy inaczej. Każdy w inny sposób zapamiętał, wyobraża sobie zmarłego brata. Rewelacyjna lektura. Jestem mocno, mocno zaskoczony, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w połowie było takse, a pod koniec nagle poziom podskoczył strasznie do góry. Jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to spokojnie zapraszam do czytelni Strefy Komiksów w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej. Z tego, co się dowiedziałem, też jeżeli jesteście zainteresowani, to będzie można tam nabyć całą serię. Składa się z 3 tomów. Więc wasz wybór. Na początek oczywiście możecie podejść do czytelni, sobie na miejscu poczytać, przejrzeć, zapoznać się, pooglądać, jak to wygląda, pogadać ze sprzedawcą. To zawsze jest fajna rzecz. Z mojej strony to by było tyle. Ja tylko na koniec powiem, że jest znacznie lepiej niż się spodziewałem. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.